W 2014 roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, następnie wybory samorządowe, później w 2015 roku zarówno wybory prezydenckie, jak i wybory do Sejmu i Senatu. Postanowił wrócić do dawnej naszej tradycji, kiedy władze centralne jeździły po całej Polsce spotykać się z wyborcami i rozmawiać o problemach lokalnych. I właśnie pierwszym województwem, które doznało najazdu władz centralnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest województwo małopolskie. Samorządy powinny być poza polityką. Samorządy powinny reprezentować interesy swoich mieszkańców, interesy lokalne, a polityka powinna być od samorządów jak najdalej. I coraz więcej wyborców jest tego zdania, ponieważ w wyborach samorządowych prawie połowę mandatów, wyjąwszy sejmiki wojewódzkie, gdzie wybory są o charakterze politycznym, to poniżej sejmików wojewódzkich w wyborach połowę mandatów zdobywają właśnie stowarzyszenia, różnego rodzaju grupy mieszkańców. Na drugim miejscu jest PSL, który rzeczywiście w samorządach do tej pory był mocny, ale myślę, że to też już zaczyna być historia. No i później są dopiero kolejne partie. Jeżeli chodzi właśnie o zaporę w Świnnej Porębie, to przecież to była inicjatywa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2001 roku myśmy to bardzo ostro forsowali, ale o tym to właśnie powie nasz kolega, który w tym jest dużo lepiej zorientowany. Dziękuję uprzejmie, pani poseł. Stanisław Rydzel. Szanowni Państwo, nazywam się Stanisław Rydzel, byłem posłem między innymi z tego okręgu w latach 2011, czyli 3 kadencje. Przyznam się, że ja jestem z wykształcenia prawnikiem, ja jestem radcą prawnym, byłem również adwokatem, w Sejmie działałem głównie w komisjach prawniczych, w tym w Trybunale Konstytucyjnym, ale z racji zamieszkania na tym terenie niezwykle interesował mnie problem Świnnej Poręby i kontynuacji tej inwestycji. I w związku z tym, mimo że już minęły 2 lata od przegranych przeze mnie wyborów, chcę powiedzieć, że ten temat mam ciągle świeżo w głowie. Dzisiaj sobie odświeżyłem. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, mogę zostawić kompendium wiedzy na ten temat, ale postaram się w kilku zdaniach skrócić, bo jeśli tam pojedziecie na tą Świnną Porębę, to żebyście wiedzieli, że to tak wygląda, nie inaczej. Jak kolega do mnie przewodniczący zadzwonił, stwierdziłem, że jednak powinienem tutaj wziąć udział dzisiaj z uwagi na to, że zauważam, że od kilku lat posłowie Platformy Obywatelskiej jak gdyby zagarnęli tą inwestycję, uważając, że oni są tutaj w decydującym stopniu, wpłynęli na dokończenie tej inwestycji. Praktycznie nie zapraszają w tej chwili jakichkolwiek posłów z innych ugrupowań, już nie mówiąc o osobach, które w jakiś sposób przyłożyły się do tej sprawy. Jest to przykre z uwagi na to, że na początku to wyglądało zupełnie inaczej. Platforma była zdecydowanie przeciwko kontynuowaniu tej inwestycji. I teraz może zacznę od tego, że inwestycja Świnna Poręba ciągnęła się od 1985-1986 roku i praktycznie przyszedł taki moment, że w latach 2000 na początku, w okresie rządów SLD, nawet był pomysł, żeby to, co zrobiono do tej pory, a pewne nakłady były, żeby po prostu to, że tak powiem, doprowadzić do stanu pierwotnego, dokonać restytucji i zaniechać budowy tej zapory, łącznie ze zbiornikiem. W 2003-2004 roku posłanka tej ziemi, Halina Talaga, trzeba oddać to, co boskie Bogu, nie ma i to dzisiaj w tej chwili, ale trzeba powiedzieć, przygotowała z kolegami z Komisji Środowiska projekt ustawy we współpracy. Byłam w tej komisji. We współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
m.in. w Krakowie, ale również w Warszawie, przygotowała projekt ustawy i stał się cud. Stał się cud, uchwalono 4 marca 2005 roku ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010. I tutaj tak na kadrze tego mojego wystąpienia tylko powiem, że wówczas w 2005 roku, dokładnie 22 kwietnia 2005 roku, odbyło się głosowanie nad tą ustawą. Głosowały 373 osoby, 35 osób było przeciw. I ciekawostka była taka, że spośród osób głosujących przeciw na te 34 przeciw, 33 osoby to byli posłowie Platformy Obywatelskiej, wtedy klub PO liczył 53 osoby. I ciekawostka teraz taka, kto głosował z posłów obecnych w rządzie obecnie przeciwko tej zaporze? Gilowska Zyta, Grabarczyk Cezary, Kopacz Ewa, Radziszewska Elżbieta, Rybicki Sławomir, minister u prezydenta, Rokita Jan, Schetyna Grzegorz, Szeintel Adam, Śledzińska Kadrasińska Iwona, Szumilas Krystyna, Donald Tusk. To są osoby, które wówczas były przeciwko tej inwestycji, przeciwko kontynuowaniu tej inwestycji. A teraz są spiecznie, tak? Teraz kolejny etap, że tak powiem, gdzie ja wstąpiłem. Już ja pomagałem, wspomagałem jako prawnik koleżankę Zalagę w tych sprawach, bo ona nie jest prawnikiem. Niemniej, no, jak już mówię, stał się cud, ustawę uchwalono. Jak powiedziałem, na skutek działań ministra, głównie Gawłowskiego, wiceministra, bo to jest opinia ministra ówczesnego Kraszewskiego. Natomiast głównym przeciwnikiem tego mojego projektu był wiceminister, obecny również wiceminister środowiska, niejaki pan Gabłowski ze Szczecina, który nazwał na jednym z posiedzeń w Mucharzu moje działania działaniami, fajerwerkami politycznymi. W tej sprawie, ponieważ ja wnosiłem wiele interpelacji, co się dzieje. Odpowiedź dostałem, że rząd RP nie skorzysta z mojego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy, ponieważ obejmują wyłącznie problem zwiększenia środków na zadania czwarte, ochrona zlewnisk zbiornika. Tym samym finansowanie zadania czwartego zakończyło się i na gminy nie mają co liczyć na poprawę, należy na to zauważyć, że zadania polegające na zaopatrywaniu wody i odprowadzaniu ścieków należą do obowiązków własnych gmin i gminy nie mają co liczyć. To jest ciekawostka, bo to jest zupełnie sprzeczne z wcześniejszą opinią rządu, że rząd w 100% powiera, natomiast ale to napisał, o Stanisław, przepraszam, opiera, ale nie daje. Ale pani poseł, podpisał sekretarz stanu Stanisław Gabłowski, czyli ten od fajerwerków politycznych moich. Ja nie znam na dzień dzisiejszy spraw związanych z kanalizacją, ale obawiam się, że się nic nie zmieniło, bo skoro napisano expressis verbis, że gminy mają sobie zadbać o kanalizację, to te 60 milionów złotych niewydanych dodatkowo na kanalizację spowoduje, że będziemy po prostu mieć zbiornik brudny i ten zbiornik moim zdaniem nie będzie się nadawał do wielu rzeczy. Będę tylko miał funkcję przeciwpowodziową. Samorządowcy gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce cieszą się z tego, co jest, czyli cieszą się z tego, że robota nie stanęła z trudem, ale zmierza do przodu. Chciałbym tylko część wie, a części poinformować, że pierwszy jakąkolwiek inicjatywą moją radnego powiatowego w 1998 roku po złożeniu ślubowania narodnego powiatowego w nowym strukturze powiatu, pierwszą inicjatywą moją było wniesienie do Rady ówczesnej powiatowej wniosku o podjęcie stanowiska, apelu w sprawie Świnnej Poręby, ażebyśmy takie stanowisko podjęli i skierowali go do rządu. Kiedy inwestycja stanęła w 2005 bodaj roku, to było czymś. Znaczy w okresie rządów AWS-u praktycznie tak jest, tak. Nic się nie działo. Nic się działo. Wtedy przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Wadowickiej Wacek Bondolny oraz kilkunastu radnych z gminy powołali ruch budowy zbiornika Świnnej Poręby. On korzystał z osobowości prawnej towarzystwa i przez parę lat ta grupa działała na rzecz propagowania kontynuacji tego budowy tej gminy. Dzięki pani Halinie to się w ten sposób udało.